Wiem, że nic nie wiem, powiedział kiedyś starożytny filozof. I don't know, ten sam temat, nic nie wiem. I Erika na antenie radia RDN Nowy Sącz. W studiu pojawili się goście, którzy dużo wiedzą, a na pewno wiedzą, co dzieje się w najnowszym DTS-ie. 13 minut po godzinie 11, czas na multimedialne spotkanie. Wojciech Molendowicz, wydawca DTS-u. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest też Dominik Tymczyszyn, MTV24. Dzień witam. Dobry. Dominik mówi dzień dobry z kinieniem głowy. To też wystarczy, bo i dobrze, że jesteś obok, bo możesz powiedzieć, co się dzieje. Będę tłumaczył. W radiu będzie to raczej dosyć potrzebne. Pierwsza strona u was. A nie, tylko, nie tylko pierwsza. Fajna? Bardzo sympatyczna, acz nie bardzo rozumiem, co autor miał na myśli, łącząc te dwie postaci. Radiosłuchacze nie widzą. Czyli znów musisz opowiedzieć. Nie, ty opowiedz, a ja wytłumaczę. Andrzej Wiśniowski gratuluje trenerowi Adamowi Nawałce zwycięstwa nad mistrzami świata. Tu jest znak zapytania. Chodzi o ten... No, właśnie nie gratuluję. Nie gratuluję, bo to zdjęcie zostało zrobione 10 dni przed meczem polskiej reprezentacji z mistrzami świata. Dobry Tygodnik Sądecki, nasze wydawnictwo, było organizatorem konferencji w Warszawie, partnerów reprezentacji. Wiesz, że Nowy Sącz jest... jedynym miastem w Polsce, z którego pochodzą dwie firmy partnerskie tej słynnej polskiej reprezentacji piłkarskiej. Właśnie firma Wiśniowski i firma Fakro są partnerami reprezentacji. A czemu mówisz tej słynnej polskiej reprezentacji? Która wygrała z Niemcami. A bo ciekawa jestem, co powiedziałbyś przed jeszcze tym meczem? Dlatego myśmy zrobili to specjalnie na 10 dni przed meczem z mistrzami świata, kiedy nikt jeszcze nie śnił o tym, że ich wygramy. A to już wiedzieliście, że oni wygrają. To było powiedziane na tej konferencji. Na szczęście jest nagrana. Było mnóstwo dziennikarzy. To ile wygrałeś? Bo tam zakłady u Buka? Właśnie, wszyscy... Nic. Wygrałem wielką satysfakcję, że goście naszej konferencji, nie tylko Andrzej Wiśniowski, który też powiedział trenerowi Nawałce, to widać, może nie słychać na tym zdjęciu, ale widać, jesteśmy z polską reprezentacją na dobre i na złe. I Fakro, i Wiśniowski powiedzieli... jesteśmy waszymi partnerami bez względu na wynik i aktualne nastroje kibiców. Czyli możemy krzyczeć hura, a możemy śpiewać nic się nie stało. Stało się. No bo wygraliśmy. A no, drugi zremisowaliśmy. Stały się rzeczy wielkie. I na tej konferencji ja kartkuję szybciutko, tak? Nie muszę. Wszystkie drogi do reprezentacji prowadzą przez Sącz. Mhm. Konferencja pod tytułem Reprezentujemy Polskę, kibicujemy razem, synergia sportu i gospodarki. Przekonywaliśmy, zobacz, nasi goście, trener Adam Nawałka, dyrektor reprezentacji Polski Tomasz Iwan, to ten pan z brodą, ale również Czesław Lang, który na tą konferencję, legenda polskiego kolarstwa, przyjechał... Chciałam zapytać, czy on też gdzieś po drodze kopał w piłkę, o czym ja nie wiem? Nie, on przyjechał prosto z Ponferrady ze złotym medalem Michała Kwiatkowskiego z Mistrzostw Świata w kolarstwie. I oni mówili o tych dobrych wzorcach, przekazywali dobrą energię. Czesław Lang powiedział do Adama Nawałki: Adam, pamiętasz, jak było w latach 70. w polskim sporcie? Kolarze zdobywali Mistrzostwo Świata i piłkarze zdobywali złote medale olimpijski i medale mistrzostw świata w piłce nożnej. Wróćmy do tego czasu. Wróćmy do tego tak czasu. Będzie. Fantastyczna konferencja i myśmy celowo wybrali ten moment przed meczem z Niemcami, nie z Niemcami i przed meczem ze Szkocją, żeby oddać tą dobrą energię za pośrednictwem trenera Nawałki. I to się udało. Wiesz, jak będą wyglądały wszystkie moje następne pytania? Nie. I co dalej? Zdradzając kuluary, przyznam się Państwu, że rozmowę przed wejściem na antenę zazwyczaj traktujemy przeglądając gazetę, a dzisiaj po prostu zajęliśmy się wielkim politykowaniem. Wybaczcie nam proszę, wybory idą, a przy okazji goście w studiu pojawiają się tacy, że nie sposób o tych wyborach nie rozmawiać. Dlatego też, Wojtku, ja zapytam, i co jeszcze ciekawego w Twojej gazecie? A, same ciekawe rzeczy. Na 28 stronach znowu rekord objętości. O wszystkich nie powiemy. O to pląsu zaraz dostanę, bo za szybko przekręcasz. Rosyjscy handlowcy dotrą... do naszych jabłek, ale nie tutaj akurat się chciałem zatrzymać, nie w tym miejscu. To bo ja zobaczyłam polecamy profesora Eberharda Makosza, którego bardzo lubię. On i odsyłamy do tego, wywiadu z profesorem Makoszem, przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowatych. Tu będzie o jabłkach. Ja pamiętam, jak on opowiadał, co mnie zresztą bardzo urzekło, że żyjemy w Polsce, która jest jeszcze naprawdę bardzo czysta, bo jak tu jedzie się samochodem,
samochodem i przejedzie się jakiś odcinek, to ileś muszek na szybach zostaje, a jak się jedzie takim samochodem w krajach zachodnich, tych tak zwanych bardzo wysoko cywilizowanych, to muszek nie ma, a to oznacza, że jest tam milion pestycydów. Mhm, chemizacja. Otóż właśnie. Każdy, kto jeździł samochodem po zachodzie, wie, że szyba jest czysta. Jest mnóstwo znowu o wyborach u nas. Z listy na listę? Z listy na listę. Ale nie będziemy cytować ani czytać tych list. Mnóstwo jest tych nazwisk, wiemy, one krążą w różnej wersji. Nie będziemy tych nazwisk czytać. Powiemy tylko, że są takie miejsca i takie gminy w naszym regionie, gdzie wybory się nie odbędą, bo... Bo z góry jest przesądzony wynik? Nie, bo nie ma list. Bo nie ma list wystawionych. A czemu nie ma list wystawionych? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Najogólniej rzecz biorąc, prawdopodobnie dlatego, że... Z góry jest przesądzony wynik. Niska, ale nie mówimy o wyborze na wójta czy burmistrza. Mówimy o wyborach do rad gminy. Więc jeśli nie będzie dodatkowych wyborów, to zostaną ci radni, którzy byli. Widać, są tak dobrze, że nie ma po co list robić. Nie, no zapytałaś, o czym to świadczy? Ano o niskiej aktywności obywatelskiej. Jeśli się nie organizują w komitety, jeśli nie chcą zmieniać rzeczywistości... A może obywatele są tak zachwyceni swoimi radnymi, że nie chcą ich zmieniać? Coś dosadnego mi się na język cisnęło, ale odpuściłem. Mówiłam, że rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę o polityce. Oj, i tu te wszystkie okręgi, od których też w głowie się kręci, dlatego też pędzimy z taki przeglądem czas. Prasy dalej. Kartkujemy, zostało nam już niewiele czasu, więc kartkujemy. Do Rady Miasta, do Rady Powiatu, do Rady Gmin. Mhm. Pozdrawiamy wszystkich radnych. Którzy odnajdą się na listach na u was. Listach. Długie listy, naprawdę. No, ale... Nie jest tak źle. Ale ja chciałem powiedzieć dwa słowa o naszym dodatku Sądecka Starówka. Renesans Starówki to obowiązek wobec tradycji przyszłości miasta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć słów już powiedziałeś. No powiedziałeś, że chcesz powiedzieć dwa słowa. No właśnie, generalnie chcę zachęcić do tego. Nie to, żebym ci liczyła wszystkie słowa, które tutaj wypowiadasz. Dużo się mówi w Nowym Sączu o tym, że ta starówka umiera, że ten handel... No nie to, że nie kwitnie, ale on usycha, więdnie i umiera. Ale mówisz tak, jakbyś co najmniej się z tym nie zgadzał. Nie zgadzam się o tyle, że zachęciliśmy sądeckich kupców, przedsiębiorców, ludzi prowadzących jakąś aktywność w tak zwanym centrum miasta na Starówce, aby przyłączyli się do naszej akcji i do naszego specjalnego wydania. Proszę zobaczyć. Ożywiania Starówki czy pokazywania, gdzie jest cudowna? Pokazywania, że tu też jest dobre miejsce do robienia biznesu, do robienia zakupów, do spędzania czyli wolnego pozytywne czasu. Patrzenie na świat. Tak. Mhm. Na okrasę. Znasz historię ocalenia jaskółek na sądeckim rynku? Coś mi świta, ale to... 2013 chyba... rok, lipiec. Przyjeżdża ekipa budowlana do jednej z kamienic w sądeckim rynku. Będą ją remontować elewację. I tam okazuje się, że są gniazda jaskółek. 40 gniazd. Mhm. I co się dzieje wtedy? Znany antykwariusz sądecki Adam Orzechowski wkracza do akcji, wzywa policję. Policja nie wie, co robić. Ci mogą remontować, a Orzechowski mówi, po moim trupie. Policja się łączy z Komendą Główną Policji. Tam się łączą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, z jakimiś specjalistami. Mówią, nie wolno robić tego remontu do 1 października, kiedy skończy gniazdują się. Gniazdują jaskółki. Kiedy oczywiście jaskółki gniazdują, uratowano 100, a Adam Orzechowski uratował 100 jaskółek młodych, jak obliczono. I co się stało? No jak to, co się dostał stało? Dostał od anonimowego darczyńcy, został, my to nazwaliśmy orderem jaskółek. Widzisz to w klapie? Tak. Mhm. To jest podobno, ten order, tak? No tak. To jest. Ja myślę, że ucieszyli się orderem jest też to, zrobiony z białego złota, inkrustowany 36 drobinkami diamentów i rubinem. Taki kosztowny drobiazg dostał od anonimowego darczyńcy, tak się mówi. Myślę, że teraz wszyscy będą chcieli ratować kolejne. Będą chcieli zobaczyć Adama Orzechowskiego, PS jaskółki. Ja chciałam tylko na zakończenie powiedzieć, że on poza tym, że dostał ten order, uratował okolice sądeckiego rynku przed nalotem komarów i muszek, bo jak wiadomo, jaskółki tymi się żywią i dzięki temu, że tam gniazdowały tych komarów. I było dzięki mniej. Temu można te muszki mamy na szybach samochodów. Można było siedzieć pod kasztanem nierobym i nie być niepokojonym przez na przykład muszki. I są na szybach. To co, odsyłamy? Odsyłamy do dodatku o Starówce, do kilku innych dodatków. No nawet do połowy gazety. Do gazety po prostu odsyłamy. Nie dotarliśmy. Dwa słowa to jednak za mało. Wojciech Malendowicz, Dominik Tymczyszyn, Alicja Stolarczyk. Do usłyszenia za tydzień.